Powiat bieruńsko-lędziński to jeden z mniejszych powiatów, kształtujący się przede wszystkim ważnymi ośrodkami, takimi jak Nitro Erg, jeden z pierwszych dużych zakładów w tym powiecie, dwie kopalnie, dzisiaj również centra logistyczne, firmy prywatne i oczywiście cechujący się wyjątkowymi ludźmi, ludźmi pracowitymi, wierzącymi w edukację, ludźmi, którzy chcą dla tego powiatu pracować, którzy chcą tu żyć, którzy się tu osiedlają. Jedyny powiat w Polsce, któremu od 1999 roku bez przerwy przybywa mieszkańców. Placówki edukacyjne to chluba i duma nas jako włodarzy, ale również chluba i duma mieszkańców, a liceum, które kończyłem, jest taką szkołą, z której każdy może być dzisiaj dumny. Szkołą, która kształtuje charaktery, daje poczucie wartości, kieruje w przyszłość, dobrą przyszłość. Liceum ogólnokształcące w Bieruniu powstało w 1948 roku. Powstało z inicjatywy trojga ludzi. Księdza prałata Jana Trochy, pani Agnieszki Appelt i pana Franciszka Banota, pierwszego dyrektora. Szkoła powstała jako 11-klasowa szkoła ogólnokształcąca. W tym kształcie organizacyjnym trwała do lat 60. Dyrektorem w tamtym czasie był pan Franciszek Banot. Najdłużej dyrektorował tej szkole, a później szkoła przekształcona została w 4-letnie liceum ogólnokształcące, któremu nadano imię Powstańców Śląskich. Później, w związku z włączeniem miasta Bierunia do Tychów, szkoła zyskała nazwę trzecie liceum ogólnokształcące i w tym kształcie z taką nazwą dyrektorami byli pan Franciszek Kagan i pani Maria Gwóźdź oraz pan Józef Berger. Taką szkołę kończyłem. Stara szkoła, bo to przecież nie to liceum, w którym nie ten budynek, w którym teraz mieści się liceum. Wrzask wszędzie, dlatego że to przecież przenikały się klasy podstawówki, liceum, nie to, że uczniowie liceum krzyczeli, ale to ci młodsi nasi koledzy i koleżanki z podstawówki robiły straszny harmider w szkole. O, i to jest to, co zapamiętałem z czasów licealnych. Bardzo się cieszyliśmy, że mieliśmy sala gimnastyczna, w której mogliśmy grać w koszykówkę, w której mogliśmy grać w siatkówkę, w której odbywały się czasami apele całego liceum, które prowadził srogi ówczesny dyrektor magister Franciszek Banot, na którego wszyscy się bali. To widzę jego podpis, prawda, do SLB. Był to człowiek bardzo, tak powiem, zdecydowany, ostry. Nie było w nim żadnej tam łagodności, pilnował porządku. Nie było ze strony nauczycieli do nas żadnej złośliwości. Nikt nie był złośliwy. Nikt nie wchodził do klasy, żeby po prostu zrobić kartkówkę czy zrobić klasówkę i żeby po prostu jak najwięcej uczniów napisało jak najgorzej. To było raczej właściwe relacje. Przypominam sobie i myślę o nich z pewną taką łezką w oku, bo w późniejszym moim życiu już takich relacji nie miałem. A miałem bardziej takie służbowe. O! Pamiętam swój pierwszy dzień, bo było to wielkie moje przeżycie. Chciałam iść do tego liceum, teoretycznie ze względu na to, że było blisko, geograficznie blisko, ale potem się okazało, że było mi bardzo bliskie z wielu względów. Pierwszy dzień to był dzień w starej szkole, bo jestem tym rocznikiem, który rozpoczynał, składał egzaminy w starej szkole, tej szkole, która jest teraz szkołą podstawową.
A potem gdzieś na wysokości października przenosiliśmy się do nowej szkoły, którą zresztą sami czyściliśmy, myliśmy żyletkami, pracowaliśmy. Dziś nie do pomyślenia, ale dla nas to była wielka radość i pracowaliśmy też w otoczeniu najbliższym szkoły, żeby było jak najpiękniej na rozpoczęcie. Także jesteśmy tym rocznikiem, który w nowej szkole rozpoczyna, ku naszej wielkiej radości. I to taki obrazek, który mi zawsze będzie towarzyszył. Mój związek z liceum nie kończy się na tym, że sama się tam kształciłam, że sama tam pracowałam, ale ma też związek z tym, że wszystkie nasze dzieci skończyły szkołę, liceum w Bieruniu. Jest to ważne, bo jest ich szóstka, więc można się przy wyborze szkoły pomylić raz, pomylić nawet trzy razy, ale proszę mi wierzyć, że sześć razy się człowiek przy wyborze szkoły pomylić nie może. Dzieci miały wolną rękę i zawsze podejmowały decyzję, że będą w tej szkole. Co bym chciała bardzo podkreślić. Byłam spokojna o to, co się będzie z tymi młodymi ludźmi działo. Byłam spokojna, bo byłam spokojna o to, jakim środowiskiem jest nasza szkoła, że jest bezpiecznym. Wierzyłam też w możliwości, umiejętności moich nauczycieli, częściowo jeszcze moich, a częściowo moich koleżanek i kolegów. Tę pewność miałam od początku do końca i dodam tylko, że wszystkie dzieci faktycznie dostały się na studia takie, na takie kierunki, jakie chciały i te kierunki pokończyły. Niech to będzie taki mój jeszcze kolejny ukłon w stronę wszystkich tych, którzy pracowali z nimi, którzy pracowali nad nimi, nad ich wiedzą, nad charakterami. Dziękuję. Moje związki z liceum są bardzo prozaiczne, ale również bardzo przyjemne. Kiedyś skończyłem to liceum, potem do tego samego liceum wysłałem moje dzieci. Dzisiaj jestem nadzorującym tą placówkę. Dla mnie to wyjątkowe, że dzisiaj los tego liceum i jego wizerunek zależy również ode mnie. Sam pobyt w tym liceum zostawił na pewno u mnie te najważniejsze elementy. Dał mi poczucie wartości, że chłopak z małej miejscowości może osiągnąć wiele. Nowe twarze, nowe osoby. No i tętno trochę podwyższone, ponieważ ta nowość była czymś niespotykanym wcześniej. No, chodziłem cały czas do szkoły podstawowej, wcześniej przez 8 klas, a tutaj pierwsza duża zmiana w życiu. Wrzesień 1980 roku, 1 września. Utkwiła mi historia z egzaminem ustnym z języka polskiego. Otóż zaspałem na ten egzamin. Liceum dla mnie jest tak jak Abraham w Starym Testamencie, który miał 75 lat, gdy Pan Bóg go powołał. Tak jak liceum ma 75 lat. I ja także tak patrzę na liceum. Przed nim jest historia. Te pierwsze 75 lat to jest tylko początek. W przypadku naszej szkoły, naszego liceum, dopiero się rozpoczyna historia. Tego życzę, na to liczę, tego się spodziewam. Byliśmy bardzo, bardzo zgraną też klasą. Właściwie byliśmy tylko dwie klasy w moim roczniku, więc może też byliśmy bardzo zżyci, dlatego klasa A i klasa B. Liceum jest taką ostoją dla mnie też śląskości, bo z perspektywy jak patrzę, pamiętam, to były czasy, kiedy oczywiście na korytarzach
mówiło się tylko po śląsku. Ja nie pamiętam innego języka. Ja nie mówię o lekcjach, gdzie oczywiście posługiwaliśmy się pięknym językiem polskim. Natomiast tam się czułam naprawdę jak w domu. Kim jestem? Jestem uczniem. Jestem uczennicą tej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu. Uczennicą liceum. No, uczę się generalnie tutaj w tej szkole, więc jestem uczniem, a znaczy nie wiem, jak mam rozumieć to pytanie. Kim jestem? Jestem piłkarzem. Jestem uczniem. No, informatykiem. Uczennicą. Uczniem klasy 3B, przewodniczącym szkoły. Zawsze chciałam robić coś w mediach. Można powiedzieć, że trochę sportowcem, bo tam trochę ćwiczę, na rowerze jeżdżę, no i graczem komputerowym, bo też dużo gram. No, jestem uczniem 1B. Osobą, która lubi pomagać ludziom i sprawiać im przyjemność. Na razie myślę o studiowaniu ekonomii, albo ewentualnie prawa lub jakiejś filologii stosunków międzynarodowych. Zastanawiam się nad logistykiem, nad studiami logistycznymi. Ja wiążę swoją przyszłość albo z księgowością, albo z kryminalistyką. Stewardesa albo coś związanego z biznesem jakimś międzynarodowym. Albo pójść na AWF, żeby być WF-istą, albo być fizjoterapeutą. Planuję zostać strażakiem zawodowym. Po liceum chciałabym iść na filologię języka obcego, ale jeszcze nie zdecydowałam jakiego. Celuję w branżę programistyczną. Albo informatykiem, albo serwisantem sprzętu komputerowego. A jak to nie wyjdzie, to po prostu do wojska. Kiedy przyszedłem do szkoły pod murowanym łukiem, jak powiedziała kiedyś jedna z naszych uczennic, obecnie nauczycielka, przyszedłem z świadomością, że chcę być nauczycielem. Tu wykuła się moja pasja historyczna. I nie ukrywam, że stało się to właśnie dzięki panu Józefowi Bergerowi, co zresztą niejednokrotnie powtarzałem. Bo nie byłoby historyka Kubiciela bez historyka Bergera. Oczywiście swoje znaczenie i swoją rolę miał również pan profesor Józef Kaleta, który uczył mnie historii przez kolejne 3 lata. Zmiana, którą pamiętam na stanowisku dyrektora, nastąpiła w 1985 roku. Ja uczniem szkoły zostałem 1 września 1984, a już 1 stycznia 1985 mieliśmy nowego dyrektora. Z liceum bieruńskim jestem związany od 1962 roku. Wtedy jako bardzo młody chłopak, 14-letni, zostałem przyjęty do liceum w Bieruniu po egzaminie wstępnym. Byłem w klasie z wspaniałymi ludźmi, koleżankami i kolegami. Zarówno ja, jak i moja małżonka skończyliśmy liceum bieruńskie. Nasz syn i nasza synowa skończyli liceum bieruńskie. Moja wnuczka pisze ostatni egzamin maturalny z rozszerzonego języka polskiego, a wnuk, który będzie za niedługo zdawał końcowy egzamin ósmoklasisty, też wybiera się do liceum bieruńskiego. Więc jesteśmy związani bardzo mocno ze szkołą, ze środowiskiem, z naszym miastem. Chciałbym jeszcze nawiązać do roku 85. Gdyby nie zakład ERK, który miał w budynku liceum swoją szkołę, nie mielibyśmy środków czystości, nie mielibyśmy środków także na zapłacenie niektórych rachunków. Dzięki temu te ciężkie lata 85-89 przetrwaliśmy. Czuję dumę, że mówiono mi, że idę do prowincjonalnego liceum, a to liceum, a szczególnie byłem, użyję tego słowa, szczęśliwy, kiedy w 2004 roku gazeta Newsweek
zrobiła pewien ranking nietypowy liceów, gdzie nasze liceum uplasowało się na 35. miejscu i wyprzedziliśmy te tak zwane renomowane licea. A tytuł tego artykułu był taki: Szkoła gwarantująca ci studia. I okazało się, że nasze liceum jest na 35. miejscu na 327 liceów. Główną misją szkoły jest wychowanie. Jakim ty będziesz, jakim człowiekiem? Bo to właśnie w tym liceum, jak ja to zawsze mówiłem, przychodząc do liceum, kończyłem czasy dzieciństwa, a rozpoczynałem przygotowania do studiów wyższych. I to w tym liceum kształtowała się osobowość tego młodego człowieka. W tym liceum poznawał ogrom wiedzy, którą musiał posiąść. Wreszcie w tym liceum także się bawił i poznawał samego siebie. Na pewno nie jeden z absolwentów, przychodząc do tego budynku, patrząc na sale lekcyjne, na obiekty, na ludzi, no, mniemam, że ciepło robi mu się wokół serca i tych ludzi, którzy go w jakiś sposób wypromowali, darzy szlachetnym uczuciem, nawet bym powiedział miłością. Wiele zdarzeń pozostało w mojej głowie, jeśli chodzi o czasy szkolne. Liceum jest pokoleniowe, bym powiedziała, dla mnie jest rodzinne. Tak? Z jednej strony właśnie jest rodzinne dlatego, że znajduje się w moim rodzinnym mieście, w Bieruniu Starym, a z drugiej strony rzeczywiście ze strony z rodziny Malinów to bardzo dużo osób ukończyło liceum i to z najwyższymi notami, bym powiedziała. Ja do nich się nie zaliczam, bo najwyższych not nie otrzymałam, ale mój brat Artur Malina, moja kuzynka Anna Malina, potem jeszcze dzieci kuzyna naprawdę bardzo wysokie noty otrzymywali, więc myślę, że jest to liceum pokoleniowe, rodzinne i w takim znaczeniu polisemicznym, że to ma wymiar nie taki jednostronny, ale wielopoziomowy. Takie kształtowanie postawy naszej, moralnej bym powiedziała, to dbała o to pani profesor Anna Szymczek, to pamiętam. Takie dwugodzinne czasem były jej wykłady na temat tego, jak się zachowujemy, jak powinniśmy się zachowywać. Myślę, że to było robione z miłością do nas, z życzliwością, z taką wspaniałomyślnością. Byli świadomi tego, że można nam pomóc i my tej pomocy oczekujemy, więc naprawdę cenię sobie ich postawę jako nauczyciela, jako takiego pedagoga w takim rozumieniu greckim. To jest ten, który prowadzi ucznia, człowieka, dziecko, w zależności od tego, z kim ma do czynienia. Więc naprawdę oni byli pedagogami w takim rozumieniu europejskim, greckim, rzymskim, tym klasycznym. Paradoks polega na tym, że dla mnie najlepszym dydaktykiem, jakiego w życiu poznałem, i mówię też z perspektywy tego, że teraz jestem nauczycielem, to był jedyny nauczyciel, którego się bałem jako uczeń, i to jest pani profesor Tlauka. No, dla mnie to jest wzorzec dobrego dydaktyka. Natomiast też miałem szczęście do pani profesor Świetlińskiej, bo to z kolei no, fantastyczny pedagog. No i zaskakujące jest to, jeżeli miałbym wybrać tą trójkę nauczycieli, że będąc na matwizie i zakładając, że jednak skończę na Politechnice, w trzeciej klasie pan Kubiciel, obecny dyrektor, wpłynął na mnie w ten sposób, że jednak postanowiłem pójść na historię. Zawsze jest dziwna perspektywa dla osoby, która wraca do tej samej szkoły, w której się uczyła. I ta zmiana strony barykady wydawała mi się na samym początku, że będzie naprawdę dużym obciążeniem, ale ostatecznie okazało się, że to jest proste i to przychodzi w sposób naturalny. Jest mi bardzo miło, było mi bardzo miło wrócić do, jako nie uczeń, tylko nauczyciel i pierwsze spotkanie w pokoju nauczycielskim. Jeszcze z częścią nauczycielek, które mnie kiedyś uczyły, było bardzo zabawne. Ale tam to przyjemne, bardzo ciepło mnie przyjęli i dzisiaj widzę tą drugą stronę medalu. No i widzę, że ona jest
ciężko. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to na pewno moja zgrana klasa. Mieliśmy fajny zespół, myślę, że nas też lubili nauczyciele. Byliśmy oczywiście urwisami, co było widać na wycieczkach szkolnych, na różnych uroczystościach szkolnych, ale zawsze byliśmy zgrani, trzymaliśmy się razem. Pamiętam nasze imprezy szkolne, gdzie trzeba się było przebierać i przebrali się wszyscy. Dawaliśmy też trochę popalić nauczycielom, ale chyba i tak nas lubili, ale wszystko nam wybaczali, rozumieli ten trudny wiek i też wspierali. Dawali rady, pomagali i mieliśmy w nich duże oparcie. Najważniejsi są na pewno ludzie, bo to oni tworzą atmosferę, klimat, to oni sprawiają, że człowiek się budzi każdego ranka i chce mu się do tej szkoły przyjść. Ja tak miałam, bo miałam zgraną ekipę w klasie, byliśmy wszyscy ze sobą bardzo zgrani. Nauczyciele, którzy nas zawsze wspierali. I też jak mieliśmy problemy, to wiadomo było, że jeśli nie rodzice, to są nauczyciele, którzy nam pomogą i zawsze do nas pomocną dłoń wyciągną. I to było ważne. I to były te chwile, że nie wiadomo, co by się działo. Mogło się dziać wszystko. Wiadomo było, że ktoś ci pomoże. Jestem świeżo upieczonym absolwentem liceum. Większość moich lat spędzonych w tej szkole to niestety lata COVID-u, które były raczej uciążliwe ze względu na to, że nie było możliwości widzieć się ze swoimi rówieśnikami, z nauczycielem w rzeczywistości. Był utrudniony kontakt, jakaś integracja ze sobą. Ale myślę, że czasy COVID-u przyniosły też wiele interesujących wspomnień, zabawnych sytuacji. W ciągu tych 4 lat udało mi się w 4 klasie maturalnej zdobyć finalistę z Olimpiady Filozoficznej. Myślę, że był to taki największy sukces i bardzo się cieszę, że się udało w końcu. Najcenniejsza jest wiedza, którą mogłam posiąść, szczególnie z zakresu nauk humanistycznych, języka polskiego, filozofii i historii, które szczególnie mnie interesowały przez te 4 lata. Udało mi się nawiązać przyjaźnie w liceum, szczególnie w klasie. Uważam, że są to relacje, które przetrwają próbę czasu i mam nadzieję, że będziemy się przyjaźnić cały czas. Najbardziej cenię w swojej szkole, że mam bardzo ogromne możliwości. Znaczy zawsze wiem, że do każdego z tych nauczycieli, z naszych nauczycieli można podejść o pomoc. Tą szkołę cenię za to, że poziom nauczania jest wysoki. Nauczyciele są bardzo tacy, że można porozmawiać z nimi o wszystkim. Tutaj to naprawdę czuć, że każdy nauczyciel wspiera ucznia od początku do końca. Po prostu wierzy w niego, szanuje go. I widzi w nim nie po prostu jakiegoś ucznia, któremu trzeba po prostu dołożyć materiału, tylko osobę z przyszłymi ambicjami. W sumie można tutaj być kim się tylko chce i nikt cię tak naprawdę nie ocenia. Też nauczyciele mają dobre podejście do nauki i to jest fajne. Cenię swoje liceum za to, że mnie strasznie dużo nauczyło, co jest w życiu ważne i za przyjaciół szczególnie. Za swobodę i że nauczyciele znają się na tym, co robią i są naprawdę miło nastawieni do uczniów. Poznałem wielu fajnych ludzi i mam sporo przyjaciół. No i daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa mimo wszystko. Jest to taka bardzo, że tak powiem, rodzinna atmosfera. Moim zdaniem każdy jest w stanie odnaleźć dla siebie jakiś kąt, znajomych. Cenię tą szkołę najbardziej za wolność i za szacunek, jakim darzymy siebie nawzajem. Stale wracamy do wspomnień, do tego, co wynieśliśmy z tego liceum, do naszych znajomych, przyjaciół. Spotykamy się rzadko, to prawda, ale myślę, że te spotkania są bardzo żywiołowe. To jest wspomnienie bardzo ciepłe. To są wspomnienia, które myślę pozostają głęboko w sercu i zawsze z takim dużym rozrzewnieniem, jak myślę o liceum. Wartości. Według mnie najcenniejsze są wartości, które są przekazywane. Liceum cenię przede wszystkim za to, co wniosło w moje życie.
Jest to czas zawiązywania przyjaźni, takich trwałych na całe życie. Czas, w którym jestem świadoma, już wtedy jestem świadoma, że uczą mnie bardzo dobrzy nauczyciele, bardzo dobrzy ludzie, bardzo dobrze wykształceni, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy byli i mądrymi, i dobrymi ludźmi. A teraz z perspektywy, jak się często spotykamy, widzimy właściwie więcej, zdecydowanie więcej zalet tych wszystkich osób i nigdy o nikim nie mówimy źle. To jest najciekawsze, to z perspektywy mojej jako już nauczyciela jest też taką rzeczą, która łagodzi moje spojrzenie na całą przyszłość, że być może mi też ludzie zapomną jakieś moje ułomności czy moje niedoskonałości. Po tych prawie 20 latach, bo minęło 19 lat, to muszę przyznać, że to był wspaniały czas. Miałam zgraną klasę, nauczycieli, którzy nas rozumieli, zawsze wspierali, zawsze do nich się można było zwrócić. Do tej pory mam kontakt z częścią nauczycieli i uczniami, co jest piękne, bo jednak 19 lat to kawał czasu. A oni są, mamy kontakt i to trwa. I to jest właśnie piękne. Te przyjaźnie były bardzo mocne. I my kontaktujemy się między sobą. A także były sytuacje, że co po niektórym kolegom, koleżankom trzeba było w jakiś sposób pomóc. Także to jest piękne, że nasze życie szkolne nie skończyło się w 66 roku, tylko kontynuowane jest po dzień dzisiejszy, czego nie ma po studiach. No, myślę, że taką podstawową, fundamentalną przyjaźnią jest osoba, z którą do dziś dzielę swoje życie, bo spotkałam mojego męża Roberta Kucza na schodach, na tych schodach prowadzących z parteru na pierwsze piętro. I myślę, że właśnie gdyby nie liceum, to nie byłabym taką osobą szczęśliwą, jaką jestem. Myślę, że tutaj każdy jest tego świadom, że w liceum zaczynają się te przyjaźnie takie dojrzałe, tak? I one potem trwają i wpływają na nasze życie. Jedna przyjaźń, która trwa, to trwa z moim się wychowawcą, panem profesorem Jaworskim. Relacja uczeń-nauczyciel, czy wychowawca i uczeń przerodziło się w długoletnią przyjaźń, prawda? Nastawiał nas w taki sposób otwarty do świata, co w moim przypadku się sprawdziło. Ja się tak bardzo otworzyłem na świat, że zupełnie prawie w tym świecie się, nie to, że się zagubiłem, ale tu się mogę pochwalić. Dzięki temu odwiedziłem 89 krajów świata. Trudne pytanie. Co jest najważniejsze w życiu? Co takie trudne pytanie? Ja sobie nie zadawałem do tej pory tego pytania i Pan mnie tutaj bardzo zaskoczył. Najważniejsze w życiu? No, dla mnie najważniejsze w życiu jest to, żeby umieć sobie poradzić z każdą sytuacją. W moim przypadku zdrowie, rodzina, przyjaciele. Myślę, że najważniejsza jest rodzina, no oprócz tego wiadomo wykształcenie, ale to już jest drugorzędne. Moim zdaniem najważniejsze w życiu jest spełnianie marzeń. Są one różnorodne, ale najważniejsze, żeby podążać własną ścieżką i iść dalej. Dążenie takie trwałe w tym kierunku, który się obrało na cel, w takim kierunku, który nas interesuje. Przyjaźnie to jest dla mnie wszystko, praktycznie. Najważniejsze to jest rodzina oczywiście, tak? Rodzina zawsze na pierwszym miejscu. Zrozumienie siebie i drugiego człowieka. Uczciwość. Uczciwość. I jeszcze raz uczciwość. Miłość i korzystanie z życia. Mieć przyjaciół, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, po prostu nie być samotnym. Najważniejsze teraz to, żeby cieszyć się życiem i zdać maturę przede wszystkim. A później jakoś to będzie. Nie wiem, chciałabym się obudzić za 20 lat i stwierdzić, że wszystko osiągnęłam, że jestem spełniona i szczęśliwa, że więcej nie potrzebuję.